Hej wszystkim, tu Prestigo, witam was po raz kolejny w grze Don't Starve, gdzie będziemy grali drugą postacią. Początkowo chciałem pobawić się jakoś tutaj tym, ale to była zła decyzja, tamto nagranie całkiem wywaliłem, save'a usunąłem na trzecim dniu. To było po prostu źle zrobiłem. Nie mogłem nic znaleźć, bo świat dałem naprawdę ogromny. Wolę po prostu grać na standardowym. Nagrać to jeszcze raz, ale grać na standardowym jednak. Wiem, że to pewnie dziwne dla was, że o, po co, czemu nowo, tak dalej, i tak dalej. Sami zresztą wiecie, jak to jest. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda jakąś naprawdę fajną mapkę wygenerować. Przecież to się... Mam nadzieję, że już mi się wygenerowała jakaś fajna mapka, że będzie po prostu dużo rzeczy potrzebnych do szczęścia, typu świnki, czy król świn, bawoły, nie wiem, o kurde. Kaksa znalazłem na samym początku i czuć stona, miło. Po prostu wiecie, żeby o, takie bazgroły, pierdoły były takie potrzebne mi do przetrwania, nie tak jak tamten sezon, że po prostu... Prawie nic nie mogłem znaleźć. Pająków prawie że zero. Tylko pszczół było dużo. I do królików daleko niestety. Czy nie, do królików tam miałem blisko chyba. Tak, tam miałem blisko. Kurde. Już mi się w głowie myli wszystko. Dobra, jak zwykle. Początki bywają skromne. Następnym razem właśnie nie wiem, jak będę... robił może po prostu Don't Starve. Nie no właśnie, jak będę robił z Don't Starve'em kolejny sezon, trzeci. Zobaczę, ile wytrzymam tą postacią, bo tak już wspominać o sezonie trzecim, to już tak... Nie bardzo, bo zawsze chciałbym wam coś więcej pokazać, a nie tak wiecie... Zginę pierwszej zimy, o sorry. Koniec sezonu. Chciałbym po prostu w tym sezonie pokazać coś więcej. Chciałbym przetrwać pierwszą zimę, do jaskiń się wybrać i takie tam. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Puliki, puliki, tu widzę borówki. Dużo patyciory i to idzie tutaj. Zbieram od razu, bo się przyda na później. O, no widzę, że ma dobry rozsądek, znaczy, o, zdrowie umysłowe, aha. 150, 120. Grzybków nie zbieram. Tutaj jakieś pewnie zamknięcie jest też. Uciekaj, uciekaj królicko do budy, czy do dziury. A widzę, że tutaj dużo jest tych dziur. To mi cieszy. Będę mógł, załóżmy, jak będzie gdzieś te się... O! Tynia kamienna. Pewnie nie ma tam przejścia. Tak, myślałem. No, na dole widzę kamienie, co mnie cieszy też. Ale gorzej, bo nie ma żadnego... A, ta postać ma zapalniczkę. Czyli po prostu nocy się nie boję, se zapalam zapalniczkę i chodzę. Ale nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, boróweczek dużo. Może nie będę wszystkich od razu zbierał, bo to może być błąd mój. Dobra, ale i tak czy siak muszę się kierę zrobić i trochę drewna nazbierać. Żeby było czym ognisko rozpalić. Jakbym tutaj znalazł króliki, czyli bawoły, to bym się chyba nawet nie zastanawiał i się tak tutaj w okolicy osiedlił. Czyli oczywiście pobiegałbym ten odcinek jeszcze, żeby pozwiedzać najbliższą okolicę. Pierwsze 3 dni będę starał się biegać, ewentualnie pierwsze 3 dni max bym chciał. Tutaj droga, widzę, że gdzieś... no... droga, kamienie tam. Ciekawe przejście wam powiem. Tam coś jest, tam są drzewa. Tu widzę kamienna pustynia. To dobrze, bo kamieni jest dużo. O, co to jest za biom? Tego biomu nie kojarzę. Tych drzew nie kojarzę. Ale fajnie wyglądają, naprawdę. Jakiś inny biom chyba jest. Ulala. Ulala. Ulala, panie, ulala. Chodźmy tą drogą zobaczyć, co tam się czai. Może na końcu drogi będzie coś ciekawego. Ale dziwny biom, wam powiem. Widzę, że to on graniczy z tym, że
pajączki, kolejny kamienna pustynia, jakaś mała, to prawda, ale zawsze coś, to się liczy, zawsze coś. Dajcie mi zapalniczkę, bo to jest. O, co to jest? Marble tree, jakiś... Co to jest, kurde? Oła! Nie trafił na szczęście. Co to jest, kurde? Ej! Podoba mi się to, takie coś metalowe. Z tego chyba będę mógł zrobić tego. Jak to się nazywa? Eo. Mam to na końcu języka. Te! Lodówkę z nich zrobię. O! To jest dobry pomysł. Zapolować na nie i zrobić z nich lodówkę. To będzie plan na kiedyś. Gdzie lodówka? O kurde, daleko. Ale może to była dobra decyzja. Czoły, droga i lecimy drogą. Sprawdzamy, dokąd droga biegnie. Bo tamta wyspa mi się bardzo podoba. Jak widzę, że tutaj coś jest. Tylko bawoły jeszcze bym tam znaleźć. O kurde. Oj, ale źle zrobiłem, bo przebiegłem koło Evil Flowerów, które obniżają mi bardzo to zdroworozsądek. Pająki, których nie widać. Biega jakiś, biedny, zabłąkany. O, kolejny stone, tego chętnie przygarnę. Szkoda, że pocięty już. Na to mi to wskoczy. Dużo pająków widzę, że tu jest w okolicy. Bawołów nie widzę nigdzie. To mnie smuci. O, nie. Są mi bawoły! Jest! Jest. Ole, miło. Nie, tylko dawaj kubkę. Zdrowa kubka nie jest zła. O, 3, 6 jest ten farmer. I mam, prawie mam na pierwszą farmę. Kurczę, się zaczyna wszystko układać. O, tu bawoł, ale będzie kubki, miło. Ale będzie farma, jeszcze milej. Tylko teraz miejsce na... poczynek, tylko żeby nie wieczny znaleźć. Zobaczmy tutaj. Kolejna kubka, tak miło. Jakby było połączenie jakoś tutaj, z tą okolicą, bym gdzieś tam osiadł. To by był dobry pomysł by to był. Tutaj bym mógł przybiegać. Tutaj mam kuliki jakoś chyba. Nie wiem nawet. Ciemno robi, ja zaczynam nic nie widzieć. Bo nic nie widać tak naprawdę. Przybliżmy i biegnijmy po prostu w tamtym kierunku. O, na drogę trafiłem. O, bisy kolejne. Sądzę, że pójdę jeszcze tutaj zobaczyć, w tą stronę. Czy tam króliki są? Nie, króliki tutaj były. O, to było też dobre. Podoba mi się. Podoba już mi się ta mapa, wam powiem. Będę mógł szybko robić wszystko. Prawda, będę musiał trochę pobiegać za niektórymi surowcami, ale... No big deal, jak to się mówi. Szczególnie, że tam na dole to jest moja lodówka, moja chodząca lodówka. O, kurde, takie lodóweczki, weź tyle lodóweczki. Aj, tyle żarcia w tych lodówkach. Na dół miałem odbić. Bieg tutaj powiedz. Chyba, że mnie znowu droga wytrolololuluje. Tak, droga troluje mnie znowuż. Raz enty. Kliki. Zaraz coś podpalę, bo tak nic nie widać. Zaraz seryjnie coś podpalę. Będę taki mały palac będę. Zobaczmy, może tutaj się coś czai. Podpal tą trawę, bo ciemno. O, kliki są. Kliki, kamienie, kurczę. Żyć nie umierać. Akurat dzień się zaczął. Groby, o. Jak miło. I sądzę, że jakoś tutaj. Tutaj po. Patrzę tutaj, co jest. Możliwe, że po prostu
bardziej w tej okolicy się osiedlę, bo czy wiesz, jak tam po króliki biegam, żeby tutaj wszystko było. To jest dobry pomysł. Good idea. Wejście do jaskini, kurczę. Żyć nie umierać. Praktycznie. Tam widzę znowuż coś. To jest box fix. Oj, oj, oj. Przepraszam was. Było małe cięcie chyba się zrobiło, bo mi się okno zmieniło i zwołał przez przypadek. Czyli co? Ja się nawet nie myślę nad tym, tylko po prostu biorę się do roboty. Kopię wszystko i się osiedlam tam. Czyli tutaj, chciałem powiedzieć. I zaczynam gromadzić króliki. Króliki, robić farmy, robić wszystko. Żeby po prostu było. Bo złota zasada, don't starve. Lepiej, żeby było za dużo, niż za mało. Nie wiem, kto ją powiedział, ale muszę się z nim całkowicie zgodzić. Ile golda. Król świń by się przydał, króla świń by się przydało znaleźć, bo miał dopływ mięsa i tak dalej, więc takie pierdoły moje. Wielkie planowanie, gdy gówno się ma. I po prostu by było miło. Dobra. I zmierzam pomału, jeszcze tutaj zobaczę nad tymi grobami. Okolica mi się podoba, nie będę ukrywał, podoba mi się okolica. Mapa mi się bardzo fajna, znaczy, mówię bardzo fajna. Na chwilę obecną to co widzę, mapa jest bardzo fajna. Zobaczymy co będzie dalej. Prawda, świn jeszcze nie znalazłem, ale to, sorry, jest drugi dzień. A ja już wiem gdzie chcę bazę założyć, po prostu mam blisko prawie wszędzie. Mogę łopatę zrobić? Nie, muszę być science machine. Kładę pani. W pobliżu grobów się nie osiedlam, to nie ma sensu. Ale ty grobów, może tu dziur się będą. Gears of ten. Gears of lodówkę. Ale będzie, będzie. Będzie. Coś mi mówi, że to będzie dobra druga część sezonu. Może jakoś tutaj się osiedlić? Nie wiem. Działy kolejne. Kamień. Cioły. Nie ruszam. Kulik kolejny. Flint. Kamienie. I chyba się wracam to jakoś. Nie na gdzie. Tu, o, na południe tam muszę uderzyć jeszcze. Sądzę, że tam się osiedlę. Pójdę jeszcze jutro, czyli w tym odcinku, zabajtować kilka łapek na króliki. Chyba, że tutaj coś ciekawego będzie. A wioskę świń to se zrobię. Taką wioskę świń, takie miasto se dowalę. Czekajcie chwilę. Przepraszam was za robić, mam nadzieję. O, kurde. Dobra, teraz już powinno być naprawdę dobrze. Walczyłem chwilę z mikrofonem. No, akurat drugi dzień się zbliża do końca. Ja się zbliżam do mojej przyszłej bazy. Czyli do miejsca na moją przyszłą bazę. Zapalniczko, chodź do mnie. Oświetli mi drogę. Tu się kończy, okej. Okay. Nad brzegiem oceanu, takie wiecie, najgłówniejsze rzeczy, to jest taki głupi pomysł. Tak jakoś tutaj, o. Po prostu tutaj wokół tego wszystko ustawiać. Zobaczmy jak to wygląda tutaj. Dużo trawy, pszczoły, lis area. To jest takie, jakby był taki fajny półwysepek, to ja bym się nie uraził. Widzę, że tu dużo tego jest, czyli miło. Gdzie były te? Baboły były tam. Okej.
Króliki tutaj też znajdę? Też. Kurczę. Tutaj stawiam. No może jeszcze nie teraz, ale tutaj stawiam wszystko. Zrobię te... O! Dajcie mi siekierę. Trochę drewna nazbieram. I postawię se science machine. Mogę. Postawię se science machine i pomyślę se co dalej. Postawię se science machine, zrobię se szpadel i pójdę te groby przekopać. To jest dobry pomysł. Groby przekopać, zabajtować kilka królików, zobaczyć czy mnie stać na lodówkę. Będzie mnie stać na lodówkę, już jestem w domu. I mając lodówkę, wiecie, ubuduję kilka garnków po prostu i będę mógł gromadzić wszystko. To no będzie cześć. Dobra druga część sezonu. O, Mazuki, czekaj chwilę. A no nie. Czekaj, bo to cię będziesz też nagrywał. No, teraz możesz mówić, nie będzie przebić. No witaj. No witaj, witaj. Z nagraniem mi przeszkadzasz, jak pewnie odnotowałeś. No wiem. I specjalnie wbijesz, wiem. Nie? Tak? No raczej tak, no przecież innego powodu racjonalnego nie widzę. Ty robisz się jak Gimper. Pewnie cię ucieszy, że zginąłem w 15 dniu. Uhu! Wygrałem ale... coś? Nie. Mówiłem, że pewnie... Mówiłem, że pewnie ci to ucieszy. No, cieszy mnie. Ej, ugotuj tą marchewkę. No. Znaczy grałem, ale jak grałem, to było tak, że w pierwszej nocy zginąłem, także dałem sobie spokój. Nie, wiesz... A potem ktoś mi oświecił, że trzeba do ogniska podkładać drewno. Wiesz, drewno to rzecz względna. Są inne, bardziej wydajniejsze rzeczy. Na przykład możesz po prostu ziemią teraz podkładać, która się... Dołożysz chyba dwie ziemie i ci się przez całą noc piecze. A tam, dobra, widziałeś nowego boga? Tak, widziałem. Możemy za chwilę pogadać o tym? Może w ogóle ty coś powiesz na temat Don't Starve'a? Znaczy nie, w sumie możemy pogadać na temat nowego boga, bo wiesz, zacząłem drugą postacią od razu grać. Bo jakoś tak wyszło po prostu, żeby nie było, że sezon 5 odcinków, prawda? No tak, a to więc ja mogę powiedzieć do ciebie tyle, że jestem przeciwnikiem Don't Starve'a. Czemu? Sto? Ponieważ w moich oczach to jest taki Minecraft 2.0. Minecraft, da. Ale co to ma wspólnego... ale co to ma wspólnego z Minecraftem? Założenie. Survive. Przeżyć. Tak, tylko że w Minecrafcie jak zginiesz, to po prostu idziesz i zbierasz swoje przedmioty. Tutaj zginiesz i to jest koniec gry. No tak, ale to nawet sama nazwa gry wskazywała Minecraft, nie? Że to co sobie zrobię i to potem już jest, tak? Że zginę, tak. Potem od tego mogę wrócić, ale założenie Minecrafta było takie, że to jest gra, w którą może sobie pograć każdy i może zrobić z niej wszystko. Tak, i zaczynało się od tego, że Minecraft to jest... Minecraft to jest sandbox. Gdzie tam możesz sobie włączyć tryb creative i tam masz wszystkie itemy i tylko sobie budujesz. Teraz tak jest, ale na początku tak nie było. Tak było. Takie były założenia było, ogólne. Tak? Takie są założenia Minecrafta, tak. Że chcesz, to po prostu włączasz sobie creative'a i budujesz co chcesz. A w Don't Starve się coś dzieje, ciągle coś dodają. Ta gra ma teraz upgrade'y co 20 dni. I to wiesz, ciągle jakieś nowe, ciekawe rzeczy dodają. Na przykład teraz, tak w ostatnich upgrade'ach dodali jaskinie. I teraz na przykład dodali antyczne jaskinie, że tam wiesz, jeszcze głębiej schodzisz, że odkrywasz tajemnice antycznej cywilizacji. Akurat bajtuję te pułapki na króliki stawiam. Ale nie, mówię ci, jaki jaja był, jak pewnie widziałeś w poprzednim odcinku, jaki jaja, jak ja, wiesz, otwieram skrzynię, a tam 9 królików w skrzyni schowanych. Spokój. Nie ma to jak znaleźć królika w skrzyni, tyle wygrać. Jeszcze trochę będzie można znaleźć kota w worku. Powiem ci, że na przykład teraz znalazłem takie coś, takich mechanicznych, czekaj, jak to biszopów. Czekaj, biszop to jest biskup, tak? Nie wiem, chyba. No, to takich mechanicznych. Tak. To daj spokój, jak ja, teraz mam trzeci dzień. Poeksplorowałem tak, wiesz, najbliższy, no trochę poeksplorowałem, pobiegałem tak dużo. Najbliższą okolicę
I tak jestem zadowolony z tej mapy już, że szkoda gadać. Bo po prostu... tak na tamtej mapie po prostu, wiesz, zwiedziłem prawie całą, bo nie wiem, tam pewnie jednej czy dwóch, tam w kilku miejscach możliwe, że było dalej, ale nie było nic ciekawego. Ale ty mi powiedz, czy ta mapa jest ograniczona, czy nie? Tak, mapa jest ograniczona, ale ty wybierasz sobie wielkość świata. Ty wybierasz, czy świat ma być malutki, czy ma być średni, duży, czy na przykład ogromny. Ogromny świat to może, że na przykład, nie wiem, 5-6 dni wędrujesz z jednego krańca na drugi i to jeszcze nie jest koniec. A ten minimalny to ile? Nie wiem, po prostu minimalny. Kurde, ducha wykopałem. Ale okay, seryjnie, ducha wykopałem. Na razie nie będę przeszkadzał. Nie, słuchaj, to... Nawijaj. Oj. User disconnected from your channel. Widzicie, zrobiłem bardzo dobry deal, ponieważ mam bardzo wysokie, zdrowy rozsądek, bardzo wysoki. Kliki mi się zmieniły. Szybko muszę kwiatki pozbierać, żeby wianek zrobić. Oj, ale to był dobry interes, naprawdę. Mówcie mi geniusz teraz. Nie wiedziałem, że wykopywanie grobów tak obniża zdrowy rozsądek. Oj. Ups. A, bo jest nerwowa teraz. Więc muszę uważać. Dajcie mi jeszcze jedny kwiat. A co, nie spodziewałeś się mnie tak wcześniej, co? Powiem ci, że dałem trochę, za przeproszeniem, dupy, bo se tak obniżyłem zdrowy rozsądek w grze, że króliki zrobiły się czarne. Jak czarne? Bo to jest, że... koszmary, co nie? I królik jest taki czarny, z takimi zębami. Super. Ta gra jest chora. Nie, właśnie powiem ci, że tak w ogóle nie... Im bardziej ci się zdrowy rozsądek obniża, na przykład widzisz, że jakieś... czekaj, co to jest? Duch mnie goni. No. I to jakiś kształt, taki wielki, coś czarne chodzi, wiesz. Daj spokój, to jest taka masakra i duch za mną lata. Bo rozkopałem mu grób. Muszę ducha zgubić. Zabij go. Tak, czym? Sikierą chyba. Sikierą na duchy. Dobry motyw. Albo ten, jak to kiepski zrobił maszynką do spirytu. On jej nie zabijał, on jej przerabiał na spiryt. No to podwójny pożytek. Ej, nie, panie duch, sorry. Się tłukę z tym duchem, może uda mi się... O, udało się. Egzorcyzmy tego, w Don't Starve. Zabiłem ducha, przegoniłem się kierą. Tak mówiłeś, przegoniłem ducha się kierą. No, widzisz, słuchaj się mnie, to daleko zajdziesz, nie zginiesz 11 dnia. No, tak jak mówiłeś o tym smajcie, co sądzisz o tym nowym bogu? Rubisty. Znaczy, kolejne opeście, bo które z nerfem, ale jest fajny. No, fajny skill ma, na przykład... ciekawi mnie, jak na przykład ten jego ult działa, czy to, że po prostu czas się zatrzymuje, czy to po prostu jest jak trochę jak Apollo. Jak Apollo, to jest tak jak Apollo, nie? Że aha, on po prostu leci w tym powietrzu i szuka pierwszego boga, który ma najmniej zdrowia. Aha. No ja, to fajny motyw ci powiem. Może być ciekawa postać, takich dla tych... Powiem ci, że to może być bardzo miła odmiana dla tych, co na przykład Loki grają, co nie? No, ale to zupełnie inna będzie gra. Oj. Moja postać jest nerwowa i podpala wszystko w okolicy. A grasz tą panią pomocą, tak? Tak. To co ma zapalniczkę. Pierda, tak? Tak. Nie, jak jest nerwowa, to po prostu jest takie i ups, coś tam, nie? I mówi, no. I się pojawia ogień wtedy. Ogień. Wszyscy kochają ogień. To trawka z królika. Spoko. Ja muszę skrzynię zrobić, a żeby skrzynię zrobić, to muszę refajnować trochę desek. Refajnować desek. Prawie jak w Minecrafcie. Tak. Minecraft. Nie, buduję pierwszą skrzynię na śmieci.
bo z grobów pełno śmieci wykopałem, takie, które mogę potem przehandlować u króla świń. U króla świń tam coś takiego jest, jak król. Jest taki, wiesz, taki wielki, gruby, który sobie po prostu leży w jednym miejscu. I to jest król świń. Łe. Prawie jak cygański. Ty to powiedziałeś. W sumie, co powiesz, jak ja skończę no, za jakąś minutę to nagranie, partyjkę Smite'a, jednego mecza? Albo i dwa? Nie powiem, że nie. No, dawno razem nie graliśmy, tak naprawdę. Ale no. Nie powiem ci... Dobra, może będziesz przeciwny, jak powiem tutaj słowo o Gimperze, ale ja to nie ten. Ja po prostu, jak on to nagrywa, Don't Starve'a, to są takie jaja, tak się z tego leje. Świnia mu zeżarła nasionko, co nie? A on na to, no co za szmata, zeżarło moje nasionko. I nie rób bo... darmowej reklamy. O tak, darmowej reklamy. On ma, sorry, on ma ponad... Co? Razy więcej? Dobra, ale nie. Naszych 128 widzów ucieknie do niego i co wtedy? Kiedy to nagranie się ukaże, to nie wiemy, czy będziemy mieli dalej 128. Będziemy mieli tylko 127, tak? Ty to powiedziałeś. Zaraz ci powiem, jakie jaja z czekami wyszły. Tak się wkurzyłem, że daj spokój. Ale nie na wizji. Wiem. No nie, z tymi czekami. To ostatnio wysyłałem. Niech nie wiedzą, że to wszystko ten dla pieniędzy. Tam pieniędzy. Ale to jak widzicie, dobra, nastał dzień czwarty. Ja tu w nocy zasadziłem mały las. Mam nadzieję, że mi się nie zjaram. Ale to będzie wszystko w tym odcinku. Był z nami Piwczak, a więc komentujcie, subskrybujcie.